Dzień dobry, nazywam się Darek Dopierała i witam na moim kanale Dowolności od Uzależnień. Kanał powstał wiele lat temu i właściwie miał dwa podstawowe cele. Po pierwsze, ponieważ założyłem go w czasie, kiedy uczyłem się w studium terapii uzależnień i współuzależnienia w Fundacji ETOCH w ramach certyfikacji Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, było to dla mnie sposób na powtarzanie wiedzy, utrwalanie jej, ale też obeznanie się w pracy z kamerą, tak żeby mówić w miarę płynnie, czytelnie i bardzo wyraźnie. Później, kiedy pracowałem w oddziale w województwie pomorskim w Żukówku, kanał był dla mnie również pomocą w tym, żeby przygotować prezentację, nauczyć się tej prezentacji i ją przeprowadzić. Po to, aby potem płynniej pracować z grupą. Następnie przez dwa lata od 2001 roku pracowałem poza branżą. Wtedy nie miałem czasu na uaktualnianie filmów, dorzucanie nowych. Od stycznia tego roku, 2023, pracuję w poradni terapii uzależnień i współuzależnienia, prowadząc psychoterapię uzależnionych osób oraz psychoterapię grupową dwa razy w tygodniu. W listopadzie otrzymałem statystyki za październik i byłem bardzo zaskoczony, zdumiony i może nawet powiedzieć wzruszony, ponieważ pomimo braku aktualizacji filmów 29 osób zasubskrybowało mój kanał. Mój film miał, właściwie moje wszystkie filmy miały ponad 4250 wyświetleń. A gdyby ułożyć w czasie wszystkie oglądane filmy, okazuje się, że 23 tysiące minut tyle trwało wyświetlanie moich filmów. Stwierdziłem, że w związku z tym warto wrócić do nagrywania, aktualizowania filmów. I właśnie dlatego i o tym jest ten film. Zacznę od samego początku pracy, a więc od destrukcji. Destrukcja wywołana piciem alkoholu jest jednym z najtrudniejszych, najboleśniejszych etapów psychoterapii uzależnień, ponieważ osoba uzależniona styka się z tym, jak wielkie straty, jak wielką destrukcję w jej życie wprowadziło picie alkoholu. Nie jest to proste. W części placówek odchodzi się od takiego pracowania z destrukcją, ponieważ jest ona dołująca. Jednak uważam, że ma to sens z jednego podstawowego powodu. Dla części osób, które na początku przynajmniej mają motywację, aby uniknąć strat i uniknąć dalszych kosztów, destrukcja pozwala zatrzymać się i w sytuacji kryzysowej może być tym języczkiem uwagi, który spowoduje, że nie sięgniesz po alkohol albo zatrzymasz się po pierwszej dawce. Z czego wynika taka trudna rola destrukcji? Stykasz się ze stratami, które ponosisz, a poprzez charakter pisania prac stykasz się czasami z tym bardzo brutalnie. Chodzi o to, że prace dotyczące destrukcji to tak naprawdę wymienienie, podanie przykładów na dany temat. Dzisiaj pomówimy o koncentracji na piciu, dlatego na tym się skupię. Pracując z arkuszem destrukcji, wypisujesz 5 do 10 przykładów na to, w jaki sposób koncentrowałeś się na piciu. Na czym taka koncentracja polega? Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć w ten sposób, jeżeli pijesz weekendowo, to właściwie często według jednego schematu. Piątek, sobota pijesz, w niedzielę powoli hamujesz, żeby w poniedziałek iść do pracy. Wtorek, środa leczysz kaca i już przygotowujesz się do kolejnego picia do czwartku, piątku. Czyli mamy taki schemat. Picie, leczenie kaca, przygotowanie się do kolejnego picia, picie, leczenie kaca i tak dalej. Koncentracja tutaj jest dosyć jasna. Natomiast możemy mówić też o innej koncentracji. To znaczy, na ile twoje myśli krążą wokół picia. Na ile wiedząc, że będziesz miał najbliższe święta, zamknięte sklepy, dbasz o to, żeby mieć zapas alkoholu. Na ile koncentrujesz się na tym, aby ten alkohol ukryć przed swoimi najbliższymi. Na ile koncentrujesz się na tym, aby zebrać zapasy, kiedy na przykład wie, że twoja żona czy mąż wyjeżdża kilka dni, nie będzie go w domu, nie będzie jej w domu. Czyli tak naprawdę koncentrujesz się przede wszystkim na piciu. Przeszkadza ci to w życiu. Na przykład wolisz, zamiast pójść na imprezę ze znajomymi, na jakieś spotkanie, wolisz pobyć w domu i pić. Tak jak wspomniałem, destrukcja jest jednym z trudnych tematów, ale warto nad tym usiąść. Prace powinny być jak najbardziej
i przykłady jak najbardziej konkretne, a więc przykładowo 1 maja 2023 wiedziałem, że sklepy w mojej miejscowości będą zamknięte. Dlatego zrobiłem trochę zakupów, aby tego alkoholu mi nie brakło. No byłem zły, kiedy żona miała wyjść z domu z córką, natomiast odkładała to na później. Czekałem, właściwie było we mnie ogromne napięcie po to, żeby w końcu samemu napić tego alkoholu. To jest konkretny przykład. Mam nadzieję, że kolejne filmy dotyczące właśnie destrukcji również pozwolą Tobie zauważyć destrukcyjny wpływ picia na Ciebie. Na razie dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że być może, jeśli masz problem z alkoholem albo zastanawiasz się, pomogą Tobie moje filmy zatrzymać się chociażby na chwilę. Tego Tobie życzę. A na razie dziękuję za uwagę i do zobaczenia na Twojej drodze do wolności od uzależnień. Pozdrawiam, Darek Dopierała. Trzymaj się i dbaj o siebie.